Na pewno się w swoim życiu spotkałeś z taką sytuacją, że zawołałeś swojego znajomego, w... przekręciłeś jego imię, użyłeś jakiegoś takiego konkretnego zrobienia, go bardzo mocno striggerowało. Pojawiła się taka bardzo mocno emocjonalna, negatywna reakcja, a przecież to tylko zdrobnienie imienia, to tylko użycie jakiejś ksywy. I co to mówi o człowieku? Prawdopodobnie ta osoba. Bardzo mocno jest przywiązana do swojego ego. Będzie mieć problemy wszystkie, które wynikają z przywiązania do swojego ego. Ta osoba ma jakąś wersję um, tożsamości w swojej głowie, i gdy ty nagle wołasz tą osobę um, jakimś nowym imieniem, no to ta osoba reaguje emocjonalnie, bo wtedy ta jej jakby aktualna tożsamość jest jakby zagrożona. No, i jakby to będzie generowało bardzo dużo problemów też w innych obszarach życia. Na przykład, jeśli chcesz osiągnąć duży cel, który wymaga od ciebie stania się zupełnie inną osobą, no to, żeby go osiągnąć, musisz się stać inną osobą. A żeby to zrobić, musisz najpierw zabić aktualną wersję siebie. Więc. Zwróć uwagę, czy ty tego nie masz albo twoi znajomi, i spróbuj się nad tym pochylić.